Witam w kolejnym odcinku programu Quiz.pl. A dzisiaj jest ze mną osoba, którą zaprosiłem już jakiś czas temu. A kiedy zadałem pytanie do widzów, to się okazało, że bardzo tej osoby chcecie, a to utwierdziło mnie w tym, że się nie pomyliłem. Jest to przybysz ze świata realiów The Elder Scrolls, albowiem Shio. No, witam was serdecznie. No więc dobrze. Opowiedz coś o swoim kanale, o tym co nagrywałeś, o tym z kim nagrywasz, o tym co nagrywasz, o tym z kim nagrywasz, żeby osoby, które ciebie nie znają, mogły ciebie lepiej poznać. No dobrze, tak zrobię. Masz swoje 5 minut. No cóż, ja jestem Shio, to pewnie już wiecie z zapowiedzi wcześniejszych tutaj kolegi prowadzącego. No i mój kanał opiera się głównie o gry, ale być może wkrótce będzie się też opierał o jakieś tam elementy muzyczne, a także elementy filmowe. Nie wiem, generalnie będę się zajmował w przyszłości o wiele bardziej multimediami ogólnie niż samymi grami, ale aktualnie na moim kanale możecie zobaczyć takie gry jak właśnie wspomniane wcześniej The Elder Scrolls 4 Oblivion, a także pierwszą część Wiedźmina i Fallouta New Vegas. No i oczywiście słynnego Minecrafta, którego w sumie nagrywam już od jakiegoś czasu, także domyślam się, że starzy widzowie się już przyzwyczaili. No i to chyba tyle. Tak. A ja musiał jeszcze polecić Drżące Wyspy, bo naprawdę się przyjemnie ogląda. No dziękuję, tak dziękuję. Ode mnie. I od razu mówię, że tutaj jest pełno różnych jakichś wariacji, bo pytania do tego odcinka wymyślał Firzen. Dlatego jest sobie pełno różnych rzeczy. Ja mogę też nie wszystko wiedzieć. No zobaczymy. 10 pytań, jedna podpowiedź. Może być kiepsko z tymi podpowiedziami z mojej strony, gdyż tak sobie widzę, chemia będzie. Ale będzie też dużo pytań z kategorii gier. No to powinno być w miarę ciekawie. Aha, okej, okej. Tlenek żelaza. Tak. Pytanie pierwsze. Tlenek żelaza. W nawiasie mamy 3 i to może jest grupa trzecia, okres trzeci, ja z chemii jestem kiepski. Teraz taki mało profesjonalny odcinek wychodzi, ale dzisiaj miałam dzień faili, o czym się Shio przekonał przed chwilą. Mhm. Tak. Tlenek żelaza, ta trójka tajemnicza to F-E O B-R C U F E2O3 FE3O. Okej, chwilka. Przeczytałem. To jest tak, o. Możesz powtórzyć jeszcze wszystkie odpowiedzi, bo tak troszkę się pogubiłem. A to może ja ci je wyślę na czacie, bo tu się naprawdę źle czyta. Zazwyczaj tyle turniejów chyba ludzie widzą właśnie to. Tutaj nie ma niczego oszukanego, wysłałem mu po prostu. Okej, okay, dobra, dobra, w porządku. Myślę, że to jest odpowiedź C. O płytce? Tak. Bardzo dobrze, odpowiedź jak najbardziej prawidłowa. Ja tylko teraz wezmę jakąś magiczną kartkę i ten wynik zapiszę, a ty możesz powiedzieć, czy to wiedziałeś od początku, czy może strzelałeś. To znaczy tak, to wszystko się opierało o moje lekcje chemii, a ja z chemii w sumie byłem w gimnazjum, czyli w zamierzchłych czasach, całkiem niezły. Startowałem nawet do olimpiady właśnie chemicznej, także to akurat nie jest problem, bo to są takie całkowite podstawy, czyli właśnie wyznaczanie współczynników itd., itd. W każdym razie ta odpowiedź była w sumie dość jasna, kiedy już dostałem te właśnie propozycje odpowiedzi na czacie, dlatego że mogłem to zobaczyć i wnioskować właśnie po tej trójce magicznej, o której wspominałeś wcześniej w nazwie tlenku. Dobrze. A teraz gry. Jaka gra została grą roku 2011 według Video Game Awards? Battlefield 3, Batman Arkham City, The Elder Scrolls 5 Skyrim, Crysis 2. Aha, no dobra. No cóż, na pewno nie Crysis 2, dlatego że raczej o tym nie słyszałem tak głośno. Ja szczerze mówiąc nie interesowałem się za bardzo tym Video Game Awards, ale myślę, że coś ostatecznie mógłbym wytypować. Dla mnie osobiście najlepszą grą tego roku był ewidentnie Skyrim, czyli TS5. No dlatego, że jestem wielkim fanem tej serii i myślę, że tą odpowiedź także obstawię tutaj w tej odpowiedzi. Znaczy w tym pytaniu, przepraszam. I to jest odpowiedź jak najbardziej prawidłowa.
No i bardzo się cieszę. Zostajemy w kategorii gier i pytam się teraz, ile części liczy seria Need for Speed? O Boże, no dobra. 19. Sam nie wiem, to od razu powiem. Słyszałeś to? Coś tam było, ale słyszałeś? To chyba nieważne, nieważne. Baza wirusu programu Avast. O matko, same hajle dzisiaj. 19, 15, 18, 11. 11. 18, 15, 19. No to jest dość ciężkie pytanie, szczerze mówiąc, dlatego że nie interesowałem się za bardzo kiedykolwiek tą serią. Grałem tam w kilka części, moją ulubioną był Underground 2, tak dokładniej. I to była w sumie jedna z tych części pierwszych, które grałem. Pamiętam, że grałem w demówkę bodajże jednej z pierwszych części, to była druga albo pierwsza. Nie pamiętam nawet nazwy, szczerze mówiąc, ale pamiętam, że mi się tam strasznie niszczył samochód i to mnie zniechęciło strasznie do tej gry. Ale przez jakiś czas sobie grałem w tą demówkę. W każdym razie przy Undergroundzie 2 spędziłem masę czasu, tak nawiasem mówiąc. A jeśli chodzi o odpowiedź, to szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Mogłeś powtórzyć jeszcze propozycję? 19, 15, 18, 11. Okej, myślę, że 18 i 19 to są jakieś duże liczby i raczej na nie bym nie stawiał. Tak na logikę postaram się pójść tutaj. No, najbezpieczniejszą opcją byłoby wybrać właśnie 15, tak? Jest taka odpowiedź? Jest chyba. W każdym razie... Tak, jest, to jest odpowiedź. No, w każdym razie wydaje mi się, że 11 to jest jednak mała liczba, bo tam trochę tych gier wychodziło. Chociaż może i by tak zaryzykować i postawić na 11? Shio. Shio. Posłuchaj mnie teraz, Shio. Chcę ci tylko przypomnieć, że masz podpowiedź. Aha, no to poproszę, zawsze możesz użyć, masz jedną podpowiedź. No... Znaczy się teraz lepiej zastanów, bo podpowiedź jest jedna. Ja ci tylko przypominam, bo chyba zapomniałeś. To jest tak, jest podpowiedź jedna jest podpowiedź, jedna na cały użyć. Konkurs, tak? Tak. Aha, no cóż... Może teraz strzelę, wiesz co? Postaram się teraz strzelić, dlatego że w przyszłości mogą być jakieś pytania dotyczące sprzętu technicznego i tak dalej, i tak dalej. Na czym ja się całkowicie nie znam, także wtedy podpowiedź może się rzeczywiście przydać. Więc na razie postaram się obstawić to 11. 11? Tak, bo, tak. Bo teraz mówiłeś, że to jest mało, to już mi się pomieszało teraz. Wiesz co, mi się też miesza strasznie, także nie, obstawię jednak to 11, zaryzykuję, zobaczymy co się stanie. Prawidłowa odpowiedź to 18. A jednak, czyli dużo tych części wyszło. No ja rzeczywiście się pogubiłem na tej scenie, jeśli chodzi o Need for Speed, no ale nieistotne. Procesor. A konkretnie pytanie jest takie. Procesor AMD FX jest wykonany w architekturze 45 nanometrów, 65 nanometrów, 28 nanometrów, 32 nanometry. Aha, no tak. No i właśnie się spodziewałem takiego pytania technicznego, które mnie całkowicie rozbijają, dlatego że ja się na tym nie znam, nie jestem jakimś szczególnym informatykiem. Jeśli chodzi właśnie o zabawianie się komputerem i generalnie aplikacjami, to szczerze mówiąc bardziej się znam na programowaniu i tak dalej, niż na samym sprzęcie. Zastanawiam się tylko, na jakiej zasadzie działa ta podpowiedź. Czy mógłbyś jeszcze bliżej to wytłumaczyć? Dlatego, że ja nie wiem, czy ona mnie nakieruje, nawet jeśli nie jestem w temacie, na odpowiedź, czy nie za bardzo. Podpowiedź jest różna w zależności od pytania. Jeżeli jest to pytanie takie bardziej rozbudowane, no to tam podpowiedź może być na przykład, że... Na przykład, jeżeli nie wiem... Trudno mi to tak powiedzieć, musiałbym mieć jakiś konkretny przykład, ale jeżeli to jest pytanie takie jakieś mało rozbudowane, krótkie, zwarte, no to tam mamy bardziej po prostu usunięcie jednej albo dwóch błędnych odpowiedzi, bo to jest takie najprostsze. A jeżeli pytanie jest takie złożone, można tam coś pomyśleć, no to podpowiedź jest bardziej rozbudowana. Przykro mi, nie potrafię tego lepiej wytłumaczyć. Nie, ale dobrze, zrozumiałem. Mniej więcej zrozumiałem. Także, no to ja postaram się teraz użyć tej podpowiedzi, jeśli można. No i to jest właśnie jedno z tych pytań, w których usuwam odpowiedzi. No dobrze, a dobrze. Usunę dwie błędne odpowiedzi.
I zostały ci teraz dwie. 28 nanometrów i 32 nanometry. 28 jakoś tak nieprzyjemnie brzmi. Ja bym wybrał 32. I to jest odpowiedź całkowicie. Tarara. Tutaj będzie jakaś fajna muzyka pewnie. Prawidłowa. No, to się bardzo cieszę. Dobrze. Podkręcanie sprzętu komputerowego to inaczej zmiana zasilania, przetaktowanie, podnoszenie napięcia. Odpowiedzi A i B to prawdziwe. A myślisz, że jeszcze raz A i B przeczytać? Zmiana zasilania, przetaktowanie. No cóż, to jest kolejne pytanie dotyczące sprzętu, czyli nie mam zielonego pojęcia, jak na nie odpowiedzieć, no ale generalnie możemy coś strzelić, bo raczej na logikę tutaj nic nie wnioskuję. Trzeba mieć po prostu pojęcie na ten temat, a ja nie za bardzo w temacie jestem. No więc cóż. A jeszcze raz odpowiedź C, mógłbyś przeczytać? Podnoszenie napięcia. Podnoszenie napięcia. No cóż, nie wiem, być może to chodzi o taktowanie, także zaznaczyłbym tą odpowiedź z taktowaniem. Czyli przetaktowanie. Tak, tak. Odpowiedź B. Przetaktowanie. I napisałam teraz przy piątce minus. Aha. Oraz jeszcze drugą kredkę, która zamienia go w plus. A jednak. Czyli, że jest dobrze. No to się bardzo cieszę. Firma Create. Firma Creative głównie znana jest z kart muzycznych, zestawów głośnikowych, telefonów, gier, telewizorów. Creative. Odpowiedź A. Oczywiście. Skrót GPU oznacza podzespół komputerowy pod nazwą procesor, karta graficzna, dysk twardy, płyta główna. Mógłbyś powtórzyć jeszcze raz odpowiedzi? Tak, oczywiście. Procesor, karta graficzna, dysk twardy, płyta główna. Procesor, karta graficzna, dysk twardy, płyta główna. Muszę mieć chwilkę na zastanowienie, niestety. Szczerze mówiąc, tak średnio. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, na ten temat też. Myślę, że procesor mógłbym wykluczyć, chociaż może i to jest błąd całkowity. Czy płyta główna? To ciężkie pytanie jak na mnie, bo ja naprawdę jeśli chodzi o sprzęt, to jestem straszna noga. Bo mnie to nigdy nie interesowało jakoś szczególnie. Przez długi czas nawet nie wiedziałem, jaki mam sprzęt u siebie. Po prostu komputer był i ważne było, że na nim coś działa, nie? Ostatnio... No ja mam podobnie. Aha, no rozumiem. No wiele osób tak ma, wiele osób tak ma. Ja po prostu nie wchodzę w informatykę od tej strony. Generalnie traktuję to bardziej jako hobby, niż jako jakiś tam... jakąś tam, nie wiem... hardkorową naukę. No dobra, w każdym razie GPU. No możemy strzelić na kartę graficzną, chociaż to mi w ogóle nie pasuje, no ale możemy spróbować. No to może jeszcze pomyśl chwilę, bo ja ci naprawdę życzę wygranej, nic ci nie mogę powiedzieć, ale bardzo bym chciał, abyś miał to 9 na 10, bo wtedy byś miał dogrywkę z Archonem i to by było piękne. I dlatego proszę cię, zdobądź ten wynik, pomyśl. Ale od razu mówię, że może teraz właśnie podać prawidłową odpowiedź, a ja próbuję cię zmylić. Tak jak Ibisz w grze w ciemno, więc... No dobrze, więc może wróćmy do korzeni i przeczytaj mi całe pytanie i wszystkie odpowiedzi od początku, może coś mi wpadnie na myśl. Dzisiaj nawet gdzieś spotkałem się z tym skrótem właśnie GPU, ale nie, za cholerę nie pamiętam gdzie. Bodajże przy modzie Optifine, że tak pozwolę sobie zaspoilerować, zareklamować, jak to tam zwał, jak zwał. No dobra, bym poprosił jeszcze raz o przeczytanie pytania i odpowiedzi. Skrót GPU oznacza podzespół komputerowy pod nazwą procesor, karta graficzna, dysk twardy, płyta główna. Mogę wykluczyć sobie z góry dysk twardy, dlatego że mi to całkowicie nie pasuje. Myślę, że to jest coś, co właśnie mi FPS-y warunkuje. Także, no cóż,
Płyta główna też raczej nie, chociaż ostatecznie. Mógłbym zaznaczyć ten procesor tak de facto, ale nie jestem pewien, czy nie stosuje się do niego jakiegoś innego skrótu. Trudno, przyjął. Szybka męska decyzja. No dobra, więc odpowiedź A, niech będzie, zaryzykujemy. Dobrze. Aha. I znowu będzie chemia. Pierwiastki chemiczne z grupy 18 to borowce, gazy etylowe, glinkowce, gazy szlachetne. Gazy szlachetne. Gazy szlachetne. Tak. Szkoda. Szkoda. Nie będzie dogrywki z archonem. No niestety, zdarza się. A szkoda, bo tak bardzo bym chciał, bo naprawdę to by musiało być świetne. Ale jak teraz jeszcze niczego nie zepsujesz, to będzie dogrywka z taką i z rukpajem. Po prostu to dopiero będzie jazda. No zobaczymy, zobaczymy. Teraz postaram się czytać wyraźnie i będę czytał po polsku, aby D, I, T, E. To inaczej. Digital Elephant C, E. Digital Eyelashin C, E. Digital Intelligent C, E. Downpour. Nie wiem, czy ja mam to przeczytać jako 3, czy... No nieważne. Downpour 3. 3 litery. I, T, E. Ja przepraszam, ja się mam taki dzień, że ten odcinek naprawdę kiepsko wyjdzie, ale trudno. Rozumiem, w porządku, w porządku. Ja też się dopiero obudziłem, także raczej nie ma co się tam rozgadywać na ten temat. No dobra. No znaczy ja wstałam o 4:30 niestety i od tego momentu usunąć nie mogę, więc ja po prostu może jestem śpiący. Bo spałam tylko, nie wiem, 4 godziny? 3? No dobra, wracając do pytania, waham się między odpowiedzią B i C. Mógłbyś jeszcze raz przeczytać? Odpowiedź B to jest Digital Eyelashes C E, a odpowiedź C to jest Digital Intelligent C E. Wysłać te odpowiedzi? No mógłbyś wysłać. Bo ja chcę chyba słyszeć, niewyraźnie mówię. Tak jakoś mi wszystko. Dice. Dobra. Dalej waham się między B i C, czyli w sumie nic się nie zmieniło. Ale tu chodzi o tą firmę Dice, która tworzy gry komputerowe, tak? Czy to jest coś innego? Ja wiem tylko, że to jest Dice. Aha, no dobra. Bo... Znaczy, bo wiem, że jest taka firma jak DICE, która stworzyła właśnie Battlefielda 3 na przykład, czy tam Battlefield Heroes. W każdym razie kojarzy ją. To może być to. Okej, no dobra. Ale wiesz, to by była podpowiedź. Znaczy, generalnie... zastanawiam się nad C i to tak bardzo poważnie, dlatego że to Intelligent mi bardzo fajnie się komponuje z Digital. No, mógłbym postawić na to C, tak ryzykownie, że tak powiem. I widzę, że większość odpowiedzi, które tutaj udzielam, to są takie czyste strzały, dlatego że staram się coś tutaj logicznie myśleć, ale jednak nie za bardzo mi wychodzi, bo po prostu nie jestem w temacie. No ale dobrze, postawmy na to C, zaryzykujmy. Dobrze. A ja jeszcze się chcę upewnić, czy czegoś nie robię źle, więc... Sprawdzę to jeszcze na internecie, czy to przypadkiem nie zaznaczyłem swojej odpowiedzi jako prawidłową. Bo ja cię mam takie fejle, że pewnie bym jeszcze coś powiedział i wszystko by się... i wszystko bym zepsuł, więc... No mam nadzieję, że się nie gniewasz, że chcę sprawdzić moją autentyczność. Naturalnie, naturalnie. Ja mam się taki dzień... nie wiem, chyba nawet tych... Nie, nawet chyba tego nie wytnę, żeby wszyscy widzieli, że to wcale nie jest tak, bo nawet nie pisali, że to... Wszystko jest ustawione, ale tutaj się naprawdę męczymy. Dzisiaj będzie taki odcinek failowy, w którym zostawiam faile, więc taki specjal może. Co oznacza skrót? Tak. Czyli, że mamy tutaj...
którą to odpowiedź zaznaczyłeś, bo już zapomniałam. Odpowiedź C. Digital intelligence, tak? Tak. Dobrze, tak więc. A wracając jeszcze do Daj. tego pytania, które dotyczyło chemii, właśnie ciekawy jestem, strasznie mnie to męczy, jaka była tam odpowiedź. Tego ostatniego pytania, właśnie, na które odpowiedziałem błędnie. Ostatniego pytania, na które błędnie. A, racja, przepraszam! Gazy etylowe. Gazy etylowe, tak? Tak. I to jest grupa ja przepraszam, 18. Ale... No, tak przynajmniej mam nadzieję. Aha, no dobrze, no dobrze. Skoro tak, to tak. Nie, nie było. Jak ja się mylę, no to przepraszam, zrobię taki filmik z odszkodowaniem jakimś. Znaczy nie, dobrze, w porządku, w porządku. Być może ja się mylę, no po prostu zaniedbanie z mojej strony. Lub pamięć niestety uszkodzona. No ale dobra, lećmy dalej, nie ma co się zatrzymywać. No dobrze, tak. Tak więc mi tutaj Firten powiedział, że to jest odpowiedź downpour. I to te zagadkowe I3CE. Więc ja chyba mu zaufam. No dobrze, rozumiem. Tak myślę. Bardzo bym chciała, żebyś miał dobry wynik. To ja ci od razu mówię, bo... Nie, naprawdę, uważam, że to chodzi głównie o dobrą zabawę, a nie o jakąś szczególną rywalizację. No przecież po to są takie programy. Ja szczerze mówiąc bardzo pozytywnie podchodzę do takich pomysłów właśnie konkursowych, że tak powiem, bo to jest swego rodzaju integracja właśnie z osobami, które są poza moim kanałem, które mają mniej styczności ze mną. Także bardzo się cieszę, że dostaję takie propozycje i będę odpowiadał na właśnie takie innowacyjne pomysły. No ale przejdźmy już dalej, nie ma co tam się zatrzymywać. Znowu, już się widzę, strasznie powtarzam, jeśli chodzi o tą gadkę. No ale dobra. A może jednak coś wytnę, nie wiem jeszcze. W której odpowiedzi jedna gra nie pasuje do innych? I to jest naprawdę według mnie trudne pytanie, bo sam się zdziwiłem, bo mi się wydawało, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Tak mi się na początku wydawało. Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, Elder Scrolls Skyrim, Diablo 3. To i to jest pierwsza grupa. Czyli jedna. Czy jakaś z tych gier nie pasuje do reszty? Aha, czyli to jest jedna właśnie grupa i muszę wybrać jedną pozycję, która nie pasuje do reszty, tak? W ten sposób? Nie, nie. To jest tak, której odpowiedzi jedna gra nie pasuje do innej. I masz cztery odpowiedzi. Aha, czyli ty na razie podajesz jedną, tak? Tak. Jest odpowiedź i czy uważasz, że to jest odpowiedź prawidłowa i tak będziemy to rozszczepiać. Aha, no dobrze, no to cóż. To może najpierw przeczytaj wszystkie, a ja sobie tam zastanowię się nad tym. Grupa druga to Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare 3, Crysis 2. Dalej mamy Company of Heroes, Empire Earth, Age of Empires. A ostatnia grupa to DC Universe Online, Star Wars The Old Republic. No dobrze, teraz bym cię poprosił jeszcze o wysłanie tych tytułów właśnie na prywatną wiadomość tutaj na Skype'ie, bo wolę mieć pewność po prostu i móc to widzieć po prostu na ekranie, żeby się mógł nad tym zastanowić i porozwodzić na ten temat. Okej, dzięki. No więc tak, na upartego można powiedzieć, że w grupie A nic nie pasuje, dlatego że Wiedźmin, na upartego oczywiście, to jest takie czepialstwo typowe moje, dlatego że Skyrim jest typowym open world RPG-iem, Wiedźmin 2 to jest action RPG, a Diablo 3 to jest hack and slash, także tak de facto można powiedzieć, że nic z tego nie pasuje, ale... Zaznaczyć? Nie, naturalnie nie, to na razie są wywody, że tak powiem, moje. W każdym razie dalej. Company of Heroes, nie jestem za bardzo pewien, czy to jest strategia, czy to jest jakiś taki... No ja nie wiem, trudno mi powiedzieć. Szczerze mówiąc, nigdy z tą grą nie miałem styczności. W przeciwieństwie do Empire Earth i Age of Empires. W Age of Empires 2 kiedyś się zagrywałem, to było bardzo dawno temu. Zresztą miałem także demko, no podkreślam demko. No niestety wcześniej tak dużo gier oryginalnych nie miałem. Generalnie miałem mało gier po prostu. W każdym razie zagrywałem się w demko Empire Earth któregoś. Nie pamiętam za bardzo którego. No ale to już nieważne. Grupa D to są MMO. DC Universe Online i Star Wars... The Old Republic to też jest MMO, który wyszło całkiem niedawno, zresztą mi cena jest bająńska z tego co widziałem, dlatego nie zdecydowałem się, żeby to kupić. No więc cóż...
Jeśli chodzi o grupę B, to są też shootery, w których jestem od bardzo niedawna, także naprawdę wszedłem w ten gatunek w momencie, kiedy pojawiła się właśnie ta rywalizacja między Battlefieldem 3 a kodem MW3, dlatego że ja wcześniej byłem dzieckiem RPG-ów i takich strategii średniowiecznych, że tak powiem. Czasami na Mam MMO, teraz. co prawda, dało się tam wejść, ale generalnie naprawdę byłem skupiony na tych właśnie fabularnych, takich czysto grach. Nie przeczę oczywiście, że FPS-y są niefabularne, bo one jak najbardziej są fabularne, o czym się przekonałem całkiem niedawno. No, ale mi chodzi o taką grę typowo nastawioną na fabułę, na przeżywanie takich, no, na głębokiej immersji, w ten sposób powiem. No, ale dobra, wracając do pytania. Rzeczywiście jest ciężkie, to muszę ci przyznać. Ale wydaje mi się, że grupa D jest czysta. To są MMO, ewidentnie. Także tak de facto one mają jakieś powiązanie. Zastanawiam się nad grupą C. Jeśli chodzi o grupę A, to myślę, że to wszystko można zaliczyć do takiego RPG-a, no, na siłę można zaliczyć do RPG-a, także do ogólnej takiej nazwy role-playing game. W każdym razie na razie tą grupę zostawiam w spokoju, chociaż myślę, że jeszcze będę się nad tym zastanawiał. I w grupie B strasznie kontrastuje mi tutaj Crysis 2, który jest grą z tego, co słyszałem, przepiękną grafiką, nową next gen, rzekłbym nawet, grafiką. I to jest także shooter, z tego co widziałem po gameplayach. Który także jest chyba dość fabularny nawet, chociaż nie pamiętam. Pamiętam, że ktoś mi podsyłał taką opinię, że Crysis któryś, jedynka albo dwójka, jest bardziej fabularny, ale nie jestem za bardzo pewien, który. Także myślę, że to są shootery, że mogę to jakoś zostawić w spokoju. A Company of Heroes to jest gra, o której słyszałem wielokrotnie, jako sam tytuł. Ktoś tam mi tam mówił, jeden ze znajomych, że no on teraz gra w Company of Heroes. I generalnie tego typu teksty. A ja nie za bardzo się orientowałem, albo po prostu nie słuchałem czysto. Co to jest za gra? I widzę, że czasami przydaje się słuchać. Company of Heroes. To jest tak, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o Empire Earth, to jest gra, której akcja nie tylko się toczy w średniowieczu, ale także w różnych innych epokach. Tam były też epoki napoleońskie, nawet te epoki z II wojny światowej generalnie. Także myślę, że nie chodzi tu o to, że gra jest umieszczona w jakimś innym okresie czasowym, jeśli chodzi o właśnie setting. No cóż, także. No nie wiem, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Muszę się nad tym głębiej zastanowić. W każdym razie widzę, że tutaj moja walka o odpowiedź się toczy między grupami A, B i C, dlatego że D, no, potrafiłbym tak zostawić w spokoju. Każda z tych gier się na pewno różni, bo ja traktuję każdą grę jako osobne dzieło, także jak dla mnie one nie powinny być tak pokazywane w zestawieniach. Oczywiście to nie jest zarzut do ciebie, czy tam do układającego pytania, bo to jest całkiem normalne, że takie pytania powstają. Tylko że ja mam po prostu swój pogląd na gry komputerowe i on jest całkiem czasami inny niż zwykłego, przeciętnego gracza. No ale dobra, nieważne. Zastanawiając, przepraszam się nad pytaniem. Dobra, no to zastanówmy się nad B i C. Myślę, że B na upartego mógłbym zostawić w spokoju, dlatego że no to są shootery tak de facto. Która gra nie pasuje do innych? No, wciąż strasznie męczy mnie te Company of Heroes, dlatego że nie jestem pewien, czy to jest na pewno strategia. Czy to nie jest coś w stylu takiego, jakiegoś tactical, nie wiem, action game, coś w tym stylu. Jak na przykład Komandosi, była taka gra Komandosi? Chyba tak, coś mi się kojarzy, że kiedyś grałem. No, nieważne, coś takiego. W każdym razie zastanawiam się, że czasami nie jest coś takiego. Company of Heroes, a to nie jest czasem symulator żołnierza? No ja nie mogę Znaczy, no ja podpowiadać. naturalnie, ja to po prostu zadaję pytania retoryczne do siebie praktycznie. No cóż, mógłbym zaryzykować i postawić na tą grupę C. Chociaż. No dobra, raz kozie śmierć zresztą. Nagadałem się, czas wreszcie coś strzelić. No to dajmy na to, że obstawiam odpowiedź C, chociaż sam nie jestem do niej przekonany. No i chyba najlepiej to myślałeś na początku, bo właśnie odpowiedź A. I tutaj właśnie ten Diablo najbardziej nie pasowało, bo Diablo to jest właśnie hack and slash. Znaczy, no, generalnie. RPG to jest tak rozległy gatunek, w którym strasznie trudno jest doszukiwać się takich jakby stricte podobieństw, że tak powiem, dlatego że każda gra jest inna, jeśli chodzi o RPG, każda fabuła jest inna, także jeśli chodzi o Wiedźmina 2, to jest gra z całkowicie zamkniętym światem, gdzie biegasz po jakimś tam określonym jakby
świecie, który jest zamknięty dla ciebie, nie możesz odlegać za bardzo od tamtych właśnie lokacji. Jak na przykład widzieliśmy w Wiedźminie 2, kiedy mogliśmy przenieść się no, naprawdę niedaleko od głównego settingu i w miarę z postępem fabuły udawaliśmy się do kolejnych miejsc. Z kolei w The Elder Scrolls 5 Skyrim mamy całkowicie otwarty świat jak w poprzednich częściach The Elder Scrolls. I to jest, ja wiem, mój kolega podsumował to kiedyś, że The Elder Scrolls 5 Skyrim jest grą, na którą czekał od momentu poznania znaczenia słowa, a czy nie słowa, tylko skrótu RPG. Czyli takim typowym pełnokrwistym RPG-iem, który ja wiem, no jest takim jakby spełnieniem oczekiwań wielu osób po właśnie tego typu grze. Jeśli chodzi o Diablo 3, to jest hack and slash, ale hack and slash tak de facto wywodzi się z RPG-a, jakby nie patrzeć. Także on Tak tak właśnie. de facto ma pewne powiązania z tymi poprzednimi tytułami, które były podawane. Co nie zmienia faktu, że model rozgrywki jest nieco inny. Chociaż jeśli chodzi o No Wiedźmina dobrze. 2, to fabularnie, może nie fabularnie, ale jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to on także zawiera elementy hack and slasha, tak de facto. Może to nie jest coś w stylu podbiegam, siekę wszystkich i uciekam, ale jakby to ująć? Zawiera te elementy, jeśli chodzi o sam system Przyjąć, walki. przyjąć. Tak? Tak, ja mogę To tak będzie pieprzyć bez... najdłuższy Przykro mi, odcinek, ja nie? mogę tak pieprzyć bez końca, ale po prostu... To jest moja pasja i trudno mi naprawdę zostawić takie pytanie w spokoju. No ale No dobra. dobrze, dobrze. Okej, błąd. Mój No, błąd no ale dalej. trudno, trudno. Tak. I to było ostatnie pytanie. Aha, to było ostatnie pytanie. No to bardzo miło I mi teraz. się gadało. Szczerze mówiąc, powiem ci, że spełniłeś moje takie jakby... Nie wiem jak to ująć. To nie jest na pewno marzenie, ale takie... Taką chęć na zrobienie audiologa albo nawet vloga. Także wszyscy moi widzowie mogą się teraz czuć zawiedzieni, że vloga nie będzie. Nie, spokojnie. Poczekamy do stycznia 2013 roku. W każdym razie nagadałem się i jestem bardzo z tego zadowolony. Co potwierdza tylko fakt, że takie akcje, jak tutaj właśnie kolega zaproponował, jak quiz.pl, jak cała akcja, są naprawdę bardzo fajne, bo pozwalają, że tak powiem, się rozgadać i udzielić pewnej odpowiedzi. No dobra, nieważne. Dziękuję Ci bardzo za odcinek. Ale teraz policzyły punkty i miałaś tych minusów 4. 4. 4 błędy. Okej, rozumiem. Czyli 6 punktów. 6 punktów. No Drugi bardzo się cieszę w uniwersytet sumie. Arkowski. Zważając na to, że dostałem tak dużo technicznych pytań, to naprawdę jestem z siebie dumny, także. No także. Moi widzowie będą musieli mi wybaczyć niektórą moją niewiedzę. No dobra. Tak. W tym również ja, bo bardzo chciałam, żeby była ta dogrywka z Archonem. No cóż, naprawdę trudno. Trudno, trudno. Nie, teraz póki co nie będzie. Teraz nie będzie żadnej dogrywki. No chyba, że ktoś też zdobędzie 6 punktów, bo z tego co kojarzę, to Jaskier miał chyba 5. No ale może się mylę. Jaskier tak I zlamił też by było strasznie. fajnie. Ja się naprawdę podziwiam ludzi, którzy piszą, czy odpowiadają na te pytania gorzej ode mnie, dlatego że jestem straszną nogą, naprawdę, really. Ale z tej strony jeszcze chciałbym pozdrowić Jaskra. I generalnie wszystkich, którzy biorą udział w tym programie, dlatego że on jest bardzo fajny, przyszłościowy, innowacyjny. No dobra, mniejsza z tym. Dobrze. Tak więc ja teraz przetłumaczę. Shio pozdrawia Lukpaja, Archona, Jaskra i Sakę. Tak, Póki co. tak, wszystkich pozdrawiam. Everybody. Dobra, nieważne. Tak więc to by było na tyle. No to. No tak. Shio się nagadał, no to ja chyba już nie będę wam zabierał czasu.